Hej cześć, witajcie z tej strony PDG Gaming. Jest to kolejny odcinek na moim kanale, kolejny odcinek z gry Food 21 i kolejny odcinek z aktualizacji i to są znowu następny tydzień i to są kolejne dla mnie bardzo, ale to bardzo udane aktualizacje, bardzo fajny tydzień, bardzo się cieszę, że taki był, ponieważ zacznijmy od najważniejszego. Czyli wchodzi trzeci poziom draftowych wyzwań. Tak jak widzicie, drugi poziom już ukończony. Obiecałem w tym odcinku również wlecą, e, również wleci, wlecą wyzwania. E, będzie jedno najlepsze i jeszcze do tego jakieś słabsze dorzucimy. Oprócz tego w trzecim, tak jak widzicie, już w tym momencie zrobiłem CR7, zrobiłem niemiecką ikonę i e, maestro. Nie zdążyłem tam za bardzo więcej robić, ponieważ to nagrywam, e, ponieważ nie miałem zbytnio czasu. Po tym, jak weszła ta aktualizacja, dopiero rano sobie ją zrobiłem na spokojnie i dokończyłem jeszcze drugi, se, drugi poziom, który Wam również będę teraz pokazywał. Dokończymy drugi poziom, i dopiero będę pokazywał trzeci. Także na spokojnie się z tym nie spieszymy. Oprócz tego, oczywiście, Team of the Week. Dalej są do trafienia karty Freezy i dalej jest ten manę do trafienia. Ale z Team of the Week 11 myślę, że tak patrząc ze strony FIFA, może Wardi i Lozano. Ewentualnie ten hitarian. nie wiem tego Bamba, nie wiem jakie ma statystyki jeszcze, ale e to nie cross, no a tak od strony Dorfuta to, to no nie za bardzo te karty, nie za bardzo Team of the Week. Oczywiście też bez niestety bez żadnego Polaka. Co jest kolejnym? Mamy kalendarz adwentowy, nie odebrałem go jeszcze dzisiaj, paczka 83. Otwórzmy ją od razu, otwórzmy ją od razu i, i, i co z tego? O oh, na na na. O na, na oprócz tego wyszły oczywiście nowe wyzwania sezonowe, w nowych wyzwaniach sezonowych jest Team of the Week, nie będę go czytał, bo na pewno pewnie go źle czytam wolę nie czytać, ale na srebrną kartę inform, że trzeba wygrać 4 mecze towarzyskie używając 11 piłkarzy z Bundesligi, tutaj Frizibolasie to było, Team of the Group Stages to wszystko było. Oczywiście tak jak co tydzień nie to, tylko turnieje są nowe. Oczywiście są nowe... Znaczy nie nowe, a raczej po prostu te turnieje, które, na przykład One Club Tournament jest nowy Taka jeszcze ciekawostka, zanim sprawdzimy, czy są nowe SBC Jeszcze taka ciekawostka, że mają wprowadzić coś takiego co było już poprzednio. Nie pamiętam jak to się, to się nazywało skład Battles, z tego co pamiętam. Chodziło o to, że były ligi, i w każdej lidze, na przykład w dziesiątej lidze, zaczynaliśmy wszyscy i używało się tylko kart brązowych, potem tylko srebrnych, potem tylko złotych. Tak jakbyście, grali champ, tak jakbyście grali jedną, jedenastką, plus tymi rezerwami. No i trzeba było awansować, była określona liczba meczy, więc to było mega fajne. Z wiadomości od nich bezpośrednio od nich z prywatnej wiadomości. Wiem, że mają zamiar to wprowadzić. Starają się to całkiem niedługo zrobić. A my przejdźmy do nowych SBCO i to jest wymień graczy do Champions na jeden z pięciu do Champions 83 plus overall To jest coś bardzo fajnego. Widzicie ogólna ocena po 81. Zrobimy, myślę, że ja specjalnie na to już wcześniej pokupowałem karty, tak jak widzicie, Dawid Beckham tutaj jest, już jest też jego karta. I teraz tak, które to są złote informy? To są złote. No, mogę wam pokazać, ile tego mam. No, tych kart troszeczkę kupiłem. Dobra, zaczynamy. Lecimy z tym. Jeszcze raz pozycja. Weźmiemy sobie tak, weźmiemy sobie tak, ciebie, weźmiemy ciebie, bo potrzebowałem wyższą overall Ciebie hop Tutaj trzeba było 11 przepalić, tak mi się przynajmniej zdaje. No, ale za bardzo nie patrzę, tylko klikam. E, tak klikam, bo klikam 11, cyk, pierwsze. Zrobimy sobie dwa takie SBC Aha, to jest jednorazowe. Kurczę, myślałem, że to jest wielorazowe. Może będą wprowadzać, żeby było wielorazowe, ale wtedy byłoby dużo łatwiej coś lepszego trafić. I wybór piłkarza 83. Plus I liczy o! I to jest dobre. Znaczy, powiem tak. Może to nie jest jakieś genialne trafienie, ale ogólnie patrząc na to, że tam wrzuciłem 81 i coś takiego, to taka 89. No, 40 do końców. 130 tysięcy. Spoko. Jestem za. I w tym momencie mogę ogłosić jeszcze jedną oczywiście dla Was rzecz, która będzie w tym... która będzie w przyszłym tygodniu, ona się prawdopodobnie pojawi, na początku przyszłego tygodnia ją zrobię Dam znać jeszcze dokładnie, kiedy to będzie w weekend Będziecie mogli wygrać. I teraz tak, kartę znaczy w sumie to każdy z was. Nie kartę, a karty. Będę rozdawał 89 lub 90, nie jestem pewny teraz, jaki jest maksymalny overall. Ale jeżeli jest 89 to 89, jeżeli, 80, jeżeli 90 to 90, jeżeli 88 to 88. Będę po prostu skupię bardzo dużo tych kart i powiedzmy, że będzie takie 20 minut, napiszę na swoim kanale komentarz wtedy, że będzie 20 minut, kiedy będę cały czas po prostu łączył, dawał losowe wyzwania i znaczy losową wymianę. Będę naciskał losowego trade'a. Jeżeli ktoś się od razu będzie znajdował, to ja taką osobę od razu będę y, od razu takiej osobie będę dawał powiedzmy 500 takich za darmo to jest 500 tysięcy powiedzmy tak o łatwą ręką można z tego dostać. Myślę, że takie pół miliona dla każdego. Nie są to doczpońcy, ja wiem, że to może tak, ale chciałbym, żeby na święta jakby dostał coś, każdy miał szansę. Więc myślę, że to jest całkiem spoko, a nie tylko, nie tylko powiedzmy, jedna osoba na 100. E, dlatego mam nadzieję, że dacie tutaj łapki w górę pod tym odcinkiem i dacie komentarz, żeby ten odcinek z tą informacją poszedł dalej, bo nie ukrywam, jest to ważne. Dokończmy jeszcze tylko to SBC, zobaczmy, czy wyszedł ktoś nowy. E, te karty były oczywiście eventy. E, tak, chyba te karty, nie było ich. Christian, e, Ansaldi, Leon, Baje, oj. Bailey, nie wiem jak go się czyta. Gaia, Wanbisaka i Politano. Matteo Politano. Także co, to są takie karty. Ja w tym momencie tego odcinka już nie chcę przedłużać, bo jeszcze jest jedna rzecz, o której Wam obiecałem. Wbiliście łapki w górę na spokojnie. Dlatego w tym momencie widzicie kolejne dwa draftowe wyzwania. Także pierwszym wyzwaniem oczywiście jest, tak jak mówiłem, ostatnie wyzwanie z drugiego poziomu, czyli legendarny jest to wyzwanie Draft, tutaj trzeba było ułożyć 190, zrobiłem to w sumie za pierwszym podejściem, widziałem, że tam niektórzy u mnie na grupce na początku mieli z tym problem, ale też to zrobili tak, że myślę, że myślę, że bardzo fajnie da się na spokojnie te wyzwania zrobić. Jedna rzecz, którą jeszcze w trakcie tych wyzwań chciałbym poruszyć, to jest oczywiście to, że jeżeli ktoś z Was miałby jakiś problem, powiedzmy napisałby do drafta do Five Dragons, przepraszam, na maila i nie odpisywaliby mu to, nie bójcie się do mnie napisać w wiadomości prywatnej, ja mam z nimi dosyć dobry kontakt, sami piszą do mnie, jeżeli... Próbują się czegoś dowiedzieć, tak jakby a propos społeczności, na przykład yy, pisali o draftowych wyzwaniach. Ja się o coś pytam, dowiaduję się, dlatego mam z nimi fajny kontakt. Jeżeli ktoś ma, nie odpisują wam, może na przykład wasze mail wpadł do spamu, czy coś takiego, nie wiem, napiszcie do mnie. Yy, wtedy o co chodzi, ja się na pewno z wielką chęcią pomogę wam, zajmę się tym i yy, powiem wam, może jeszcze coś dla was załatwię. Yy, dlatego co? W wiadomości prywatnej tutaj tak jak widzicie jest praktycznie już skończony 190, tutaj dwa zgrania jeszcze brakuje, ale tutaj już są ostatnie, do tego tak naprawdę przymiarki, ponieważ to wyzwanie zrobiliśmy bardzo, bardzo, ale to bardzo na spokojnie. 97, tutaj jeszcze trochę spadło zgranie, ale 90 jest, także wrzuciłem i nagle cyk 100 zgrania, ponieważ tutaj ważny był ten menadżer, który był Włochem. I udało się, i oczywiście, odbieramy e, paczkę z ikoną. W tym momencie, jeszcze na szybko widzicie, co było w tej paczce. E, szkoda, Gadę, dobrze puszczam w to w przyspieszonym tempie, bo po prostu inaczej nie dałoby się. No i pierwsze wyzwanie, jeszcze Wam dorzucę. Pierwszym wyzwaniem jest 6 e, ikon. Takie wyzwanie dosyć, dosyć proste, wbrew pozorom. Bardzo przyjemnie się robiło. Też, również za pierwszym razem. Jeszcze krócej niż tam, tutaj praktycznie bez kombinowania. Udało mi się wszystko zobaczyć. No i co? Myślę, że znowu zrobimy to samo, co w poprzednim odcinku. Czyli jeżeli uda Wam się pod tym filmem dobić tym razem 40 łapek w górę do momentu, powiedzmy do, do soboty, do godziny do soboty do godziny dwunastej dajmy na to albo do godziny 16 o Jeżeli do soboty do godziny szesnastej wbijecie 40 łapek w górę, to w następnym odcinku latuję jedno wyzwanie z drugiego poziomu i ostatnie wyzwanie z trzeciego. Dlatego róbcie to i narra.